Cześć Małgosiu, nagrałam dziada, czekaj no, zaraz ci go puszczę. Czekaj no, puści ci co on powiedział? Czekaj no. Tego se posłuchaj. Słyszysz coś? Teraz? Czekaj no. Słyszysz teraz? Słyszysz? No tak, ale ja zaangażowałam te znajomości, te po prostu, ja się nie czepiam, tylko po prostu mówię, żeby po prostu jakąś tą sprawę rozwiązać, bo przecież Gosia się przyzwyczaiła do pana i po prostu przez pana cierpi i myślę, że to jest niezgodne z sumieniem ludzkim, jeżeli jest pan osobą wierzącą. No widzisz, ja zgłaszam sprawę oszustwa. Widzisz? No ma kogoś, odebrała ta baba i on odebrał i widzisz jak to jest, no. Kurwa, jestem mediatorem! Jestem mediatorem! Jezus Maria, ja mogę mediować. To mówisz? No mówię, wiesz, że ja to puszczę, ej, ja to puszczę na internet. No, no. Tak. Ale wiesz co, ja go opuszczę na internet, żeby oszczędzić przed nim inne kobiety. Rozumiesz, co się rozchodzi, no, no. Jeszcze nie, ale wiesz, poszukam dla ciebie odpowiedzialnego młodego człowieka lub starszego człowieka, obojętnie w jakim wieku, będzie ważne, żeby cię szanował. Tyle ci powiem, Gosiu, ja to puszczę na internet. Puszczę na internet. No, no. No widzisz, on jest tchórzem zwykłym, no. Słyszałaś to chyba. Wiesz co, Gosiu, ja to puszczę na internet! Będę ostrzegała inne baby przed nim. Wiesz jak to jest, no, no. No, wiesz jak to jest, no, no. No widzisz, ale kurde, damy radę. No właśnie, dobra, na razie kończę, to cześć, pozdrawiam. Dobra, pozdrowie, cześć, cześć. Jestem mediatorem. Jeżeli ktoś ma jakiś problem z kimś bliskim lub kimś dalekim, może się do mnie zawsze zwrócić. Dziękuję.